Wicepremier Janusz Piechociński gościł w Wieluniu w miniony poniedziałek. Zresztą był nie tylko u nas, ale też w kilku innych miejscowościach łódzkiego. Specjalny briefing dla mediów odbył się na schodach przed wejściem do Starostwa Powiatowego. Dzisiaj obchodziliśmy dziesięciolecie wspólnej polityki rolnej tu na ziemi łódzkiej, w Brzezinach, i także 20-lecie funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co ważne, wieś, rolnictwo i samorząd także kraju za wielkim miastem bardzo dobrze wykorzystał te 10 lat bycia w Unii. Oczywiście nasz sukces niewątpliwy, potwierdzany, nie jest powszechny. Są środowiska, są miejsca, gdzie jeszcze jest potrzebna jeszcze większa dynamika i skuteczność działań. Stąd między innymi postawa Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby dzisiaj w sposób szczególny wzmacniać narodową, samorządową wspólnotę, obywatelską wspólnotę. Kreujemy nową wizję, myślę, że czytelnie to Państwo odbieracie, przywództwa nie waśni, nie kłótni, nie ciągłego wysyłania się na front ideologicznych, często zafałszowanych partyjnymi interesami wojennych, tylko mówimy wprost, razem ze sobą, dla siebie, poprzez siebie. Premier w swojej wypowiedzi dotykał różnych tematów, m.in. tych związanych z budową dróg i obwodnic, również naszej wieluńskiej. Pamiętam, jak było nerwowo, kiedy się decydowało, czy na obwodnicy Wielunia, czy na obwodnicy Bełchatowa się coś skończy, i dołożyłem tą jedną obwodnicę dodatkowo na tym posiedzeniu Rady Ministrów, bo mam szczególne zobowiązania, aby nie doprowadzać do konfliktów interesów między Wieluniem i Bełchatowem, bo są to bardzo bliskie sobie powiaty. Infrastruktura, nie tylko ta ludzka, społeczna, ale także infrastruktura techniczna jest w tej chwili kluczowa dla racjonalnego przyciągania i wzrostu inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. To jest kluczowe i dlatego moje spotkanie dzisiaj z samorządem, bo to jest szczególny partner dla przedsiębiorczości i dla gospodarki z punktu widzenia planów przestrzennego zagospodarowania, sprawności, wydolności instytucji, inspekcji, wydawania pozwoleń na budowę. Wiemy, ile w tym obszarze jeszcze jest do zrobienia. Wicepremier miał okazję zapoznać się również z lokalną przedsiębiorczością, a to za sprawą wizyty u producenta naczep firmy Wielton. To jest największy w tej chwili producent przyczep w Europie, co pokazuje, że już są obszary. W Jabłku wyszliśmy, także dzięki Jabłku z województwa łódzkiego, wyszliśmy na pierwszego eksportera w świecie, ale kiedy popatrzymy, jak mamy silną pozycję znowu dzięki firmom kapitału polskiego z Łodzi, choćby Paradyż, jeśli chodzi o materiały budowlane i wykończeniowe, potęga europejska. Także możemy coraz częściej pokazywać, że także z ziemi łódzkiej, i cieszę się, że będę miał dobre wiadomości w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Druga część spotkania z Januszem Piechocińskim miała już miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego. Na spotkanie oprócz zarządu powiatu, posła Mieczysława Łuczaka, wicewojewody łódzkiego, przybyli też wójtowie gmin powiatu wieluńskiego, samorządowcy, a także pracownicy starostwa. Przed nami Dzień Samorządowca, więc chciałem serdecznie wszystkich Państwa pozdrowić, podziękować. Proszę przekazać naprawdę niskie ukłony Waszym radnym, Waszym sołtysom, całej społeczności, bo jedyna tak naprawdę powszechnie akceptowana reforma w tym takim obiegowym i także analitycznym weryfikacji to jest reforma samorządowa. To jest to, co najbardziej nam się udało, między innymi dlatego, że poszliśmy najdalej. I wtedy mieliśmy my, politycy centralni, maksymalnie dużo zaufania. Dłuższa relacja z wizyty wicepremiera Janusza Piechocińskiego w Wieluniu już w temacie tygodnia. Zapraszamy.